Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. W grudniowym odcinku literackiego raportu zapis spotkania z Siergiejem Lebiediewem w Poczdamie, mieście, które od kilku lat jest nowym domem tego wybitnego rosyjskiego pisarza. Jego najnowsza książka Tytan to zbiór 11 opowiadań o niepamięci i duchach, które wychodzą ze szczelin kolektywnego zapomnienia o zbrodniach XX wieku. W programie zagości także autor nagrodzonej w tym roku Pulitzerem powieści. Zaufanie Hernana Diaza to brawurowa literacka dekonstrukcja wszystkich amerykańskich mitów, które narodziły się w latach 20. w Nowym Jorku. To także powieść o zawłaszczeniu życia przez biografów. Żegnamy rok 2023, rok Wisławy Szymborskiej, poetki, której wiersze ukochali sobie muzycy. O nowej płycie z muzycznymi aranżacjami poezji Szymborskiej zatytułowanej Szymborska, zachwyt i rozpacz opowie jej autorka Zuzanna Osowska. Drodzy słuchacze, to ostatni raport o książkach w tym roku. Nie mogę się doczekać kolejnych pomysłów i projektów, które możemy realizować dzięki wsparciu naszych słuchaczy. Dziękujemy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Program realizuje Chris Wawrzak. Zaczynamy! Pojechałam do Poczdamu, żeby spotkać się z jednym z najwybitniejszych żyjących pisarzy, niewystarczająco znanym i docenianym w Polsce. Siergiej Lebiediew urodził się w 1981 roku w Moskwie. Od roku 2018 mieszka w Niemczech. Napisał 5 powieści, zaczynając od debiutanckiej Granicy Zapomnienia. Jego najnowsza książka, zatytułowana Tytan, to zbiór 11 opowiadań. Wszystkie je łączy mistyczna topografia, na której ciąży cień totalitarnych reżimów i ich zbrodni. Od Katynia, przez Holokaust, po wojnę w Czeczenii. Co dzieje się z pamięcią, która jest odrzucona przez ludzi? Nie znika, lecz znajduje schronienie w przedmiotach czy zwierzętach. Ludzkie zapomnienie nie uśmierca bowiem pamięci. Hello. Hi, made Sergey. Such a journey. Yeah, I'm in the information stand, yeah. 5 years and 2 months. We arrived October 1st, 2018 by car from Moscow. Mm-hmm. It was like in the previous era when it was possible to just to drive. W Poczdamie jestem 5 lat i 2 miesiące. Przyjechaliśmy tu 1 października 2018 roku samochodem z Moskwy. Teraz wydaje się, jakby to było w innej epoce, kiedy można było jeszcze swobodnie przejechać przez Białoruś, Polskę. Dziś taka podróż byłaby niemożliwa, ale wtedy to była piękna jesień. Yeah, so we arrived back here 5 years ago. It was beautiful autumn. Very welcoming, but the thing is that it's not actually an accidental place for me. You went on your way here, you passed the station called Wannsee. Poczdam to nie był przypadek. Jadąc tu pociągiem, zapewne minęłaś stację Berlin-Wannsee. Znajduje się tam słynne kolokwium literackie, które przyznaje stypendia pisarzom. 10 lat temu byłem na takim stypendium. So 10 years ago, in 2013, I first came to Germany. I had 1 month in Wannsee. And I was walking here to Potsdam by feet.
Pewnego dnia poszedłem na długi spacer aż do Poczdamu i zacząłem snuć marzenia. Jakby to było tu zamieszkać, wśród tych poetyckich jezior, lasów. Pięć lat później już tu mieszkałem. Jakby ktoś usłyszał moje marzenia i zdecydował, okej, ten facet naprawdę chce mieszkać w Poczdamie. Przenieśmy go tam. These guys want specifically to Potsdam. Let's bring him to Potsdam. It's funny you say that. It's not an accidental place. Mówisz, że to nie jest miejsce przypadkowe z powodów, które właśnie wymieniłeś. Ale można się zastanowić, czy to jest przypadek, czy coś więcej niż przypadek, że pisarz, który nieustannie pisze o historii, nie chce używać słowa obsesja. Śmiało, to właściwe słowo. No dobrze, a zatem pisarz, który ma historyczną obsesję, wylądował w mieście tak przepełnionym historią. Mieście, w którym historia jest wręcz namacalna. O tak. Zwłaszcza, że odkryłem, że z Poczdamem łączą mnie niewielkie, ale ważne historyczne więzi. W 1814 armia Imperium Rosyjskiego wracała po wojnach napoleońskich z Paryża do domu. Mój pra-pra-pra-pra-dziadek był oficerem w jednym z pułków. Na jakieś trzy dni rozbili tu obóz. Mniej więcej w miejscu, w którym obecnie mieszkam. Wtedy było tam puste pole. Dziś stoją domy. To pierwszy wątek historyczny. Drugi wiąże się z zimną wojną. Poczdam leżał w dawnej NRD, Niemieckiej Republice Demokratycznej. I w tamtych czasach było tu mnóstwo sowieckich wojsk. W tym sensie to bardzo tragiczne miasto, bo jesteśmy naprawdę bardzo blisko granicy między wschodem i zachodem, którą ludzie ze wschodu próbowali na wszystkie sposoby przekroczyć. Każde miejsce, w którym ktoś został zabity przez strażnika, jest upamiętnione. Tych miejsc jest bardzo dużo. Dla Rosjan, a ja jestem Rosjaninem, urodziłem się w Rosji, rosyjski jest moim językiem ojczystym. To miejsce, w którym naprawdę można poczuć odpowiedzialność. Jedną z najbardziej problematycznych rzeczy dla rosyjskiego społeczeństwa jest to, że nikt nie bierze odpowiedzialności za sowiecką okupację Europy. Zostały przeprowadzone dość solidne socjologiczne badania, w ramach których zadawano ludziom następujące pytanie. Czy uznajesz, że kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, były okupowane przez Związek Radziecki? Pozytywnie odpowiedziało 1, może 2% respondentów. To be here, to be welcomed here, at the same time means a lot, because you know. To, że teraz mogę tu mieszkać, dużo dla mnie znaczy. Bo wiem, czym sowiecka okupacja była dla mieszkańców Poczdamu. Jeśli udasz się na przedmieścia, zobaczysz radzieckie instalacje militarne, zobaczysz ruiny sowieckiego imperium. Tylko, że teraz Imperium Sowieckie powróciło, a te pozostałości wojskowe to nie są ruiny przeszłości czy minionych czasów. You say that there is no sense of responsibility for the Soviet occupation. Ale czy można mieć poczucie odpowiedzialności, kiedy nie ma pamięci? To nie jest tak, że nie ma pamięci. Na przykład ludzie, którzy służyli tu w Poczdamie, w NRD, oni pamiętają tamte czasy. Ale to są wspomnienia pozytywne. Jak było wtedy fajnie, jak pili tu niemieckie piwo i tak dalej. Problemem nie jest to, że ludzie nie pamiętają, bo pamiętają.
Problemem jest to, że nie chcą uznać, w czym tak naprawdę uczestniczyli. Nie chcą przyznać się do roli sprawcy, złoczyńcy, do roli okupanta. Moi wszyscy krewni powiedzą, tak, oczywiście pamiętamy, że Litwa była kiedyś częścią Związku Radzieckiego. I byliśmy na wspaniałych wakacjach nad Bałtykiem. Ale za jaką cenę i jako kto mogliście odwiedzać te kraje? Tu zaczynają się wahać i unikać odpowiedzi. Nagle wszystko robi się takie skomplikowane. Może tak naprawdę to nie była okupacja, tylko coś innego. Jechaliśmy kiedyś z żoną samochodem, tylko w odwrotnym kierunku, z Berlina do Moskwy. Pierwszego dnia jechaliśmy przez Polskę, potem przez Białoruś, aż w końcu znaleźliśmy się w Rosji, nieopodal Smoleńska. Moja ukochana, szalona żona powiedziała, wiem, że jesteśmy spóźnieni, ale musimy odwiedzić Katyń. And it was long time ago, and it was my first time there, not the last, but first. And it was such a devastating feeling. To była moja pierwsza, choć nie ostatnia wizyta w Katyniu. To było dewastujące doświadczenie. Bo kiedy podróżujesz samochodem, podświadomie czytasz nazwy wszystkich miejscowości, które mijasz po drodze i te, które widnieją na tablicach drogowych. A potem czytasz ich nazwy ponownie na tablicach upamiętniających rozstrzelanych oficerów i cywilów. I zdajesz sobie sprawę, że jest tam cały kraj. Zobaczyć to, zrozumieć skalę tej zbrodni i poczuć, że jesteś tak naprawdę sam w tym zrozumieniu, bo niewielu twoich rodaków chciałoby te zbrodnie uznać. Tak, pamięć to coś, co nas tworzy, ale pamięć to też coś, co pozwala nam uniknąć odpowiedzialności. Przecież na tym właśnie opiera swoją władzę Putin, na różnych formach pamięci. Na sowieckiej nostalgii, na pamięci sowieckiej potęgi. Najczęściej myślimy o pamięci jako o zjawisku psychologicznym, ale z tego, co mówisz, a także co piszesz w swoich książkach, wynika, że pamięć jest pojęciem politycznym. Jest politycznym narzędziem służącym do rządzenia ludźmi. Tool of enforcing power on people. Yeah, I mean, I'm a late Soviet kid. Jestem późnym sowieckim dzieckiem. Urodziłem się w Związku Radzieckim, gdzie nie było miejsca na niechcianą pamięć. Non-desirable memory. I was born into the Soviet family. Urodziłem się w sowieckiej rodzinie, w sowieckim świecie i byłem przekonany, że wiem wszystko, co wiedzieć powinienem. What I supposed to know. And if somebody is not mentioned, jeśli o kimś się nie mówi lub jakoś eliminuje się go z rodzinnych rozmów, to znaczy, że tak ma być. To zupełnie normalne, że niektórych krewnych trzyma się na dystans. O niektórych zmarłych nigdy się nie wspomina. I mean, dead ones. Nobody speaks about them. Okay, this is how the life works. Okej, tak działa życie. Nie zadajesz żadnych pytań, bo jesteś ufny. Bo założenie było takie, że świat jest dobry. Nie było potrzeby, by cokolwiek podejrzewać. Ale później, kiedy zaczynasz przeczuwać, że coś jest nie tak, stajesz się coraz bardziej podejrzliwy. To i tak nie możesz nawet przypuszczać, jak wielka jest skala tego oszustwa. Musisz doświadczyć czegoś naprawdę mocnego, żeby się otrząsnąć. Jakie to było doświadczenie? First of all, my grandma, who was born 1908.
Zacznijmy od mojej babci, która urodziła się w 1908 roku. Była więc świadkiem rewolucji bolszewickiej. W latach 80. zaczęła w tajemnicy spisywać swoje wspomnienia, czując, że powinna podzielić się swoją wiedzą z przyszłymi pokoleniami. Cenzurowała trochę ten swój dziennik, bo jak wszyscy, nie przeczuwała, że Związek Radziecki wkrótce upadnie. Ale nadal zostawiła przepastne stronice wiedzy o czasach przedrewolucyjnych. To the family members, and it was a bomb. W roku 1991 przekazała te swoje zapiski rodzinie. To była bomba, bo okazało się, że nie byliśmy sowiecką rodziną. Mieliśmy korzenie arystokratyczne, mieliśmy w rodzinie księży, część rodziny była niemiecka, mieliśmy krewnych za granicą. Runęła nasza tożsamość. Trzeba było ją odkryć na nowo. Z jednej strony nie byliśmy już Sowietami, z drugiej budowanie tożsamości na tym, co wydarzyło się 70 lat wcześniej, wydawało się niedorzeczne. Poczułem, że zawisnąłem gdzieś w powietrzu, bez twardego gruntu pod nogami. Drugim ważnym doświadczeniem były wyprawy geologiczne na daleką północ Rosji. Moi rodzice byli geologami i zachęcali mnie, żebym wyruszył w teren. Miałem 15 lat, kiedy po raz pierwszy pojechałem na Syberię. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jest tam nie tylko natura, ale że całe to krwawe imperium nadal tam jest. Że nadal są tam ruiny łagrów, które można dotknąć. To było niezwykłe. Był przecież rok 1996 i mogło się wydawać, że żyjemy w zupełnie innym kraju. A tu się okazuje, że obozy nadal istnieją. No nie w formie muzeum, tylko w formie niezmienionej. Uświadomiło mi, że istnieją dwa kraje. Jeden nowoczesny, w którym żyjemy. I drugi zamieszkany przez zmarłych, przez tych, którzy zniknęli i zostali zapomniani. Dzięki wiecznej zmarzlinie oni nadal tam są, nietknięci. Zobaczyłem coś, czego nie mogłem odzobaczyć. Nie mogłem zaprzeczyć temu, co widziały moje oczy. Nie mogłem się też zmusić, by o tym zapomnieć. Ale najważniejszą rzeczą było moje rodzinne odkrycie, które zresztą zainspirowało mnie do napisania pierwszej powieści. Wcześniej byłem przekonany, że w naszej rodzinie są tylko ofiary. Ta świadomość gwarantowała pewien moralny status. Ale w roku 2009 dowiedziałem się, że drugi mąż mojej babci nie był ofiarą, lecz mordercą. Był pułkownikiem aparatu bezpieczeństwa w czasach stalinowskich. Stałem, trzymając dokumenty w ręku, ze świadomością, że ten człowiek już nie żyje. Że nie żyją też wszyscy krewni, którzy mogli cokolwiek pamiętać. Ale przecież póki on żył, był normalnie traktowany w mojej rodzinie. Dzielono z nim stół. Wszystko było w zasadzie okej. But still he was welcomed in the family. People shared the table with him. And it was sort of okay. Zrozumiałem, że muszę o nim napisać, aby jego historia ujrzała światło dzienne, choć on tak bardzo chciał, by została zapomniana. Tak powstała moja pierwsza powieść. Granica zapomnienia. Zapomnienie. It's interesting that you pick on granica zapomnienia. I just think about the beginning. I mean, very beautiful beginning of the book. Ciekawe, że mówisz o granicy zapomnienia. Ta powieść ma piękny początek. Piszesz w nim o granicy między światem wschodu i zachodu, zestawiając ze sobą dwa bieguny tych światów, w sensie geograficznym, ale też mentalnym. A teraz jesteśmy w Poczdamie, w miejscu, gdzie przebiegała
polityczna granica oddzielająca wschód od zachodu. A co jest jeszcze ciekawsze, w czasie COVID-u ta ziemia niczyja między NRD i RFN pierwszy raz od 30 lat ponownie się całkowicie wyludniła. To było przedziwne uczucie. Bo dodatkowo na moście pojawiła się policja, na tym słynnym moście szpiegów. Pilnowała, czy ludzie przestrzegają covidowej kwarantanny. Ale sama myśl, że policja znów stoi na tej dawnej granicy i że ta ziemia niczyja znów jest pusta, ta myśl była w pewnym sensie nie do zniesienia. Kiedy nikogo tam nie było, miało się uczucie, że powróciły duchy, aby wypełnić tę pustkę. Otworzyły się dawne rany. Chodziłem w to miejsce, żeby poczuć, co kryje się w powietrzu. To wszystko, o czym mówisz, te otwarte rany przeszłości, z których wychodzą duchy wypartej pamięci, wszystko to obecne jest w twojej nowej książce, zbiorze opowiadań Tytan. Miałem tę myśl w głowie od wielu lat. Pamiętam ten czas wielkiej zmiany pod koniec lat 80. i na początku 90., kiedy zaczęły się pojawiać wszystkie te mistyczne, tajemnicze nauki. Jeszcze wczoraj byliśmy krajem sowieckim, wyznającym historyczny materializm. I w ciągu nocy zmieniliśmy się w społeczeństwo ludzi zwariowanych na punkcie spirytualizmu. Może wejdziemy tu, napijemy się kawy? Zmiana scenerii, jesteśmy w kawiarni. I also remember, you know, it was sort of a dark city folklore, which all of a sudden emerged. Z dzieciństwa pamiętam też folklor mrocznego miasta, który nagle się pojawił. Historię o tak zwanych złych mieszkaniach. About, as it was called, the bad apartments. Do których ktoś puka z wnętrza ścian. Something is happening in this apartment. Maybe something in somebody's knocking from inside the walls. It's not harmful, really. Nic groźnego, raczej jakby ktoś dawał sygnał. Albo złe miejsca, jar nieopodal miasta. Some ravine near the city center. Something is tangible there. Or like, I don't know, bad black cars. Czy czarne samochody, które pojawiały się na ulicach w nocy. Wydaje mi się, że poprzez te historie ludzie, najczęściej niewykształceni, próbowali znaleźć język, żeby opowiedzieć o doświadczeniu przemocy. Te sygnały pochodziły od zmarłych, którzy niegdyś mieszkali w tym czy innym mieszkaniu, którzy byli zamordowani, a ich ciało zostało wrzucone do jaru pod miastem, albo zostali porwani przez taki czarny samochód. Ten okres, kiedy ludzie mieli obsesję na punkcie tych historii, trwał około 3 lat, a potem minął. But in this period lasted like I think 3 or 4 years. Everybody were obsessed. And then it's just gone. Okres mistyczny. Tak, jakby czas zawrócił, a potem nastały nowe czasy i te historie zniknęły, zostały zapomniane. Postanowiłem do nich wrócić, bo przecież skoro cały kraj miał obsesję na punkcie tych historii, to musiały być prawdziwe. Because when the whole country was obsessed with this, it was something real. It's not about really spirits or supernatural stuff. Jednak prawdziwe były nie tyle wszystkie te zjawy. Prawdziwe było to, że wszyscy czuli ich obecność.
To zbiorowe doświadczenie było dla mnie ciekawe. Tak powstał Tytan. This is how the book was born. Expected that I will write it for a period, but when I started to write, the short stories started to pour as they were all prepared and waiting to be written. Myślałem, że napisanie tej książki zajmie mi dużo czasu, ale kiedy przystąpiłem do pracy nad pierwszym opowiadaniem, kolejne, niczym strumień, zaczęły płynąć do mojej głowy, jakby od dawna już istniały i czekały, aż dam im znak, że jestem gotowy je spisać. Na przykład opowiadanie Ogień świętego Antoniego pojawiło się, kiedy przy okazji uroczystości wręczenia Nagrody Angelusa poszedłem do muzeum we Wrocławiu i zobaczyłem wystawę poświęconą dawnym wizytownikom. Zakochałem się w tych przedmiotach. Potem zdałem sobie sprawę, że w moim dawnym mieszkaniu w Moskwie miałem cały stos wizytówek, które były już nieaktualne, bo do nikogo już nie prowadziły. I have a bunch of the visiting cards which are not valid anymore. They are links to nobody because the people moved or left or died. Ludzie, z którymi były niegdyś związane, przeprowadzili się, wyjechali albo zmarli. Więź między przedmiotem a człowiekiem pękła, a ja mimo to nadal te przedmioty trzymałem, jakby w tym swoim materialnym zagęszczeniu ucieleśniały przeszłość. Przeszłość, która nigdy nie wróci. Widzisz, kiedy jesteś w aktywnym trybie pisania, życie wchodzi z tobą w bardzo intensywne interakcje. Codziennie dostajesz różne znaki i wiadomości. Inny przykład to opowiadanie Spichlerz. Bardzo dużo jeżdżę tu rowerem, bo w pobliżu Poczdamu jest mnóstwo pięknych tras, pól i lasów. Kiedyś, będąc na takiej rowerowej wycieczce, natknąłem się na Spichlerz. Stał pośród pól zupełnie sam, ale w zbyt dużej odległości od wsi. Niby nic szczególnie dziwnego, ale było w tym Spichlerzu coś, co kazało ci o nim myśleć. Too remote from the village. Nothing eerie, nothing strange, but somehow something provokes you to think about this building. What is this? Co to było? Tak powstało kolejne opowiadanie. Tytan to nie jest zwykły zbiór różnych opowiadań, bo one są ze sobą połączone. Wszystkie należą do jednego świata. Ten świat nie jest tylko obiektem mojej wyobraźni, on naprawdę istnieje. Oczywiście nie każdy jest w stanie go zobaczyć czy poczuć, ale on tu jest. To świat, w którym przeszłość nie jest tak naprawdę przeszłością. The world where the past is really not the past. The past you can turn. Obracasz się i kątem oka możesz zobaczyć uciekającą postać. To postać, która przynależy do przeszłości. Oczywiście Poczdam, a także Berlin to takie miejsca, gdzie ten świat jest bardzo obecny. Nic więc dziwnego, że jedno z opowiadań jest osadzone w Berlinie. Niektóre opowiadania dzieją się na tej samej daczy. One są ze sobą spojone. Dlatego, kiedy pisałem jedno, kolejne już pukało do moich drzwi, jakby chciały zagrać wspólny koncert. Ten proces trwa bez przerwy. Kiedy odrzucamy od siebie jakieś doświadczenie i chcemy zapomnieć o tym, co się stało, rodzi się nowy duch. And when you say let's forget this, another spirit is born. In many ways, Titan, this collection of short stories. Tytan to książka opowiadająca o tym, co dzieje się z ludźmi, którzy chcą zapomnieć. Co dzieje się z odrzuconą pamięcią? Najwyraźniej nie znika. Może nam się wydawać, że pamięć bez nas nie istnieje, ale z twojej książki wynika, że pamięć ma swój byt niezależny. To tak jak niektórzy ludzie wierzą, że dusza może istnieć poza ciałem. W twoich opowiadaniach pamięć wyparta przez ludzi wchodzi w przedmioty, zwierzęta. To one stają się nośnikami zagubionej pamięci. Enters objects, animals. And they are, let's say, vassals of this lost memory. Yeah, it's exactly. Właśnie tak. It's like bodiless
brainless, soulless something, which still exists. Pamięć jako bezcielesna, pozbawiona rozumu i duszy istota, która nadal istnieje. Wierzę w to. One of the, let's say, most terrible stories I've ever heard about the memory was told by my father and my mother. Jedną z najstraszniejszych historii, jakie słyszałem o pamięci, opowiedzieli mi moi rodzice. W latach 60. byli młodymi geologami i pojechali na bardzo daleką Syberię. And they went to the very remote region in Siberia for work. It's called Rabochi Posiolok, non-translatable. To jedno z tych rosyjskich słów, które nie mają odpowiednika w angielskim. Coś w rodzaju osady przy kopalni. Mieszkańcy mówili moim rodzicom, by uważali, bo w okolicy kopalni jest bardzo dużo niedźwiedzi. They were warned that when you go to this area of mines, please be careful, because a lot of bears are coming there. To zaintrygowało moich rodziców. Bo skąd tyle niedźwiedzi akurat przy kopalni? Dlaczego nie przychodzą w okolice śmietników, gdzie mogłyby znaleźć jakieś jedzenie? Why the bears are so much occupied with the mining area? Why not to the, garbage dumpsters, because they can sell food there? Why not anywhere? But why in the mining area? And the locals said, it was a camp. Na co usłyszeli? Bo w miejscu, gdzie jest kopalnia, znajdował się łagier. Ciała rozstrzelanych więźniów rzucano właśnie w tym miejscu. Niedźwiedzie zasmakowały więc w ludzkim mięsie. Bears actually acquired a taste for the human flesh, which is passed in a generation. I ten smak został przekazany kolejnym pokoleniom niedźwiedzi. And I was thinking. Zacząłem snuć w głowie opowieść o tych niedźwiedziach ludojadach i zastanawiać się, co ona oznacza. Bo przecież zwierzę jest niewinne. To jest opowieść o strasznej pamięci o zbrodniach, która została wyparta przez człowieka, jednak istnieje nadal w zwierzętach. What sort of a memory is this? Siergiej opowiedział o tym, jak przypadkowa wizyta we wrocławskim muzeum była początkiem jednego z opowiadań. A to jego fragment. Batycki dotknął go odruchowo i cofnął rękę. Miał wrażenie, że wizytownik go skrobnął. Podrapał go w palec. Był gładki. Wypolerowany, a jednak go podrapał. Batycki dokładnie obejrzał wizytownik. Czysto, gładko. Przypomniał sobie opowieści o zatrutych szkatułkach, tabakierach, z których wyskakuje na sprężynie zatrute stalowe żądło i odczuł bardzo silny, wyrazisty jak uderzenie lęk przed wizytownikiem. Wyobrażone śmiertelne ukłucie wpuściło w żyły wyobrażoną gorączkę, parzący płomień trucizny. Batycki się zorientował, że wizytownik stroi sobie z niego upiorne żarty. Jednocześnie wydawało mu się, że on sam naprawdę umiera, czernieje, wypala się, płonie od środka po ukłuciu przez ukrytą igłę. I to bezdziedziczne umieranie, iluzoryczny płomień, sucho, okrutnie wypalający wnętrze, nagle na mgnienie oddały jego ciało komuś innemu, kto właśnie tak się męczył i tak umierał, spalony ścinającym żarem zatrutej krwi. Batecki był teraz sobą i zarazem kimś innym, z tym nieznajomym coś go łączyło. Wizytownik przypominający pokój, do którego można wejść z dwóch stron. I teraz, dotykając samego siebie, Batycki wiedział, kim był tamten. Szlachcicem, adwokatem, nieustannie poszerzającym kontakty, inicjatorem bliskich znajomości i przyjacielskich więzi, kreatorem znajomości, organizatorem ludzkich spraw i losów, łączącym wszystkich ze wszystkimi, bon vivantem, dyrygentem, pośrednikiem, duszą towarzystwa, doradcą, powiernikiem, ulubieńcem. I dziwny wizytownik, tak jakby obcy, tak jakby celowo wywołujący zdumienie, był jego talizmanem.
domem jego życiowego powodzenia. On zebrał ich wszystkich w nim, stworzył społeczność, wspólnotę, krąg. I Batycki wyczuł, jak wyczuwa się powiew wiatru za zamkniętymi drzwiami, że ta właśnie wspólnota, więź łącząca wszystkich jej członków, później doprowadziła do ich zguby. Śledczy NKWD poszli tym właśnie tropem. Pokrewieństwo, wspólne interesy, zażyłość. Oni byli jak tarcze w krytej strzelnicy, przygotowani, ustawieni do strzelania. A on, ponieważ zdążył się zorientować w sytuacji, schował się na samym dnie. Do pewnego czasu ocalał. Oto ostatnia rzecz, uzmysłowił sobie Batycki. To, co mu zostało od samego siebie. Został tylko wizytownik. Nikt nie chciał go kupić. Nie jest srebrny ani złoty. Można oddać go za bezcen. Nowi, czerwoni ludzie potrzebują zegarków i papierośnic. Oni nieustannie sprawdzają godzinę i dużo palą. A wizytówki? Gdzie się podziały te wizyty? Teraz NKWD przychodzi z wizytą. Some things or objects, yeah, they are robust. Niektóre przedmioty są niezwykle odporne na zniszczenie. Mają większe umiejętności przetrwania niż ludzie. And they are valued, but not because they are made of gold. Są bardzo wartościowe, ale nie dlatego, że zostały zrobione ze złota. Mam na przykład małe żelazko. A small iron, really made of this. Pig iron, very heavy, but it's really small. Choć zostało zrobione z ciężkiego żelaza, jest lekkie i delikatne, bo było przeznaczone do prasowania damskiej bielizny. Piękna, ręczna robota. Ma pewnie ze 110 lat. 110 years old. It managed to survive all the changes in history. Zdołało przetrwać wszystkie te zmiany w historii. Moja rodzina wyzbywała się wielu rzeczy. Czasem myślę, że moja historia rodzinna to historia utraty. Po rewolucji moi krewni stracili majątek, biblioteki. Potem zaczęli pozbywać się rzeczy, które mogłyby zdradzić ich arystokratyczne pochodzenie. Pamiątki rodzinne były zastępowane sowieckimi przedmiotami bez jakiegokolwiek znaczenia. Soviet made neutral things without the meanings. But somehow, just to stay a human being, some very specific objects, very small, were kept. Ale po to, by nie utracić poczucia człowieczeństwa, pewne małe przedmioty zostały zachowane. Przy czym znaczenie tych przedmiotów było zrozumiałe tylko dla ich właścicieli. Tak jak to małe żelazko. Bo za pomocą tego małego żelazka jego właściciel jest w stanie zrekonstruować cały wszechświat, którego niegdyś było częścią. Because it was the smallest part of the household. And from the in this iron, I don't know, the horses, pianos, evenings. To żelazko było najmniejszą częścią całego domostwa. W tym żelazku mieszczą się więc konie, fortepian, wieczory. Całe utracone życie jest zakodowane w tym przedmiocie. And this was, I don't know, the case of my grandma. This is how she packed the whole life and the few things. Taka jest historia mojej babci, która spakowała całe swoje życie w kilka przedmiotów i trzymała je tylko dla siebie. Nie tłumaczyła nam ich znaczenia. W moim sowieckim dzieciństwie przeczuwałem, że kryje się w nich coś wyjątkowego, a z drugiej strony myślałem, może to po prostu zwykłe żelazko. Dopiero kiedy w latach 90. babcia wyjawiła nam prawdę o sobie, że przed rewolucją była arystokratką. Dopiero wtedy zrozumieliśmy, że to żelazko jest częścią Titanika. Explained to us that she is a aristocrat girl who was used to have a real estate. We understood, okay, this is the part of Titanic. The second experiences from the camps again. Drugie doświadczenie dotyczy łagrów.
Świat łagrowy jest bardzo biedny. Nie ma tam wielu przedmiotów, bo nie ma tam normalnego życia. Gwoździe były skarbem. Łyżki nie było. Talerze też nie było. Czasem udało się je z czegoś sklecić. Gdy widzi się pozostałości po łagrze, uderzające jest to, jak bardzo niewiele rzeczy tam zostało. Często są to tylko gwoździe. Bez gwoździ się po prostu nie da. Bez nich wszystko by się rozsypało. Gwóźdź jest często ostatnim przedmiotem, który został. Jest ostatnim świadkiem. Jest ostatnim świadkiem. Gwóźdź i jego kształt, jego forma, jego znaczenie, nawet jego nawiązania do Biblii. And when you stay there, of course you are scared by the scarcity of evidence. How the hell on earth a man could or should reconstruct what had happened here with this, I don't know, few nails. Kiedy stoisz w takim pustym łagrze, ten brak dowodów rzeczowych jest przerażający. Bo jak na Boga można zrekonstruować to, co się w tym miejscu wydarzyło? Za pomocą tych kilku gwoździ? But at the same time, it's what we have. It's what is available after the real catastrophe. Ale to jest wszystko, co mamy. To wszystko, co zostaje po prawdziwej katastrofie. Kiedy wszystko znika, kiedy znikają też ci, którzy pamiętali, musisz uszanować tego ostatniego świadka, którym jest gwóźdź. What all remains. And you should have sort of a decency just to, okay, to respect this last witnesses. If what had happened in the 20th century is really a catastrophe. Jeśli to, co wydarzyło się w XX wieku, było katastrofą, to zostały nam tylko szczątki i odłamki. Nie powinniśmy udawać, że cokolwiek zostało w całości. To jest historia o nas, o pokoleniu postkatastroficznym. Kiedy mówimy dziś rodzina, to mówimy o małym odłamku większej całości, która została zlikwidowana. Jesteśmy reminiscencją, ostatnimi ludźmi. So this is more or less about us, the generation of post-catastrophe. We cannot pretend that we have something in its integrity. Because, for example, when people say family, on one hand, yes, I had a family, and I have a family, but this family is really the smallest part of something bigger, and this bigger was just eliminated. We are the remnants, we are just the last people standing. I keep on thinking about your geological. Nie mogę przestać myśleć o ekspedycjach geologicznych na dalekiej północy Rosji, w których brałeś udział już jako 15-latek. I zastanawiam się, czy widzisz związek między kopaniem w ziemi i odkrywaniem jej kolejnych warstw do tego, co robisz teraz, jako pisarz piszący o historii. To przecież też kopanie, tyle że w historii. I też odkrywanie kolejnych warstw, tyle że pamięci. Digging within the history and discovering different layers of memory. You know, first of all, these expeditions, they give you really sort of a metaphysical experience. Przede wszystkim ekspedycje geologiczne są rodzajem doświadczenia metafizycznego. Z uwagi na wytyczne bezpieczeństwa nie powinieneś schodzić w dół sam, ale po to, by w jak najkrótszym czasie zbadać jak największy teren, zawsze schodzi się samemu. But for the sake of time to cover the bigger territory, you always go alone. And it's a bit like you go into the space. I to jest jak podróż w kosmos. Rano pijesz kawę lub herbatę z twoimi kompanami. Sprawdzasz sprzęt i ruszasz ze świadomością, że jeśli coś pójdzie nie tak, istnieje ogromna szansa, że nie wrócisz. There is a huge chance you won't be found. And this gives you this lessons of solitude. I think the solitude is immensely important for writing. To wielka lekcja samotności. A samotność jest ogromnie ważna w procesie pisania. I jesteś skazany tylko na siebie, swoje szczęście, swoje umiejętności, swój szósty zmysł.
W czasie tej samotnej drogi ćwiczysz swój szósty zmysł, bo jako geolog możesz być po najlepszym szkoleniu teoretycznym, ale żeby skutecznie wykorzystać całą tę wiedzę, kiedy jesteś w terenie, potrzebujesz czegoś jeszcze. I nie chodzi tylko o szczęście. Musisz mieć w sobie radar. It's not just luck. Luck is something. You need to have this radar. You need to have sixth sense for. Musisz mieć szósty zmysł, który pozwoli ci wybrać właściwą drogę. I musisz mu zawsze ufać. Always trust it. Because a lot of people have it, but do not trust it. Bo wiele osób ma szósty zmysł, ale mu nie ufa. Są zbyt racjonalni. Ale żeby być odkrywcą, musisz mu całkowicie zaufać. But to be successful explorer, you need to trust it absolutely. Czasem musisz zaakceptować ryzyko i powiedzieć sobie: okej, pójdę w dół tej dziury w ziemi. Choć Bóg jeden wie, co tam mnie czeka, ale pójdę. I czasem faktycznie to kończy się źle. Ale na tym samym polega nauka pisania. Zawsze musisz ufać tylko sobie. Piszesz, słuchając tego wewnętrznego radaru. A ten radar ściąga sygnały z kosmosu. And this radar is accepting signals from the universe. The most important thing about geology is that it's very tricky science. Every evidence, every piece of evidence was transformed since back then, like 5 times, 7 times, 8 times. Nothing is what it was. Geologia to bardzo trudna nauka. Bo materiał, który bada, został wielokrotnie przetworzony. Nic nie jest tym, czym się wydaje. Geologia dokonuje czegoś pozornie niemożliwego. Cofa się o miliony, miliardy lat i odtwarza historię tych wszystkich przemian. Powolutku. Odwracając bieg czasu. Dekonstruując proces zmian. Jeśli chodzi o historię sowiecką, a szczególnie historię sowieckiego terroru, to została ona wymyślona tak, by oszukiwać. To historia oparta na fałszerstwie, cenzurze, wymazywaniu. Nic nie jest tym, na co wygląda. Tak jak w świecie natury. And this is the same material as you have in the nature. And of course, you're working with the rocks. W geologii pracujesz z kamieniami. Schodzisz głęboko pod ziemię. Ten podziemny świat jest z jednej strony niezwykle bogaty, z drugiej niebezpieczny. Is in the same time fruitful because you can find a lot, but it's dangerous. Dokładnie tak samo jak krajobraz przeszłości, w który wkraczasz jako historyk. Jest niebezpieczny. Nigdy nie jest neutralny. It's risky. And exactly this, landscape of the past you are entering, it's never neutral. It's dangerous. It's dangerous. So there's so many parallels. Jest tu tyle analogii. Być może geologia to najlepszy kurs przygotowawczy dla pisarza. For the writer to, yes, and of course the last but not the least is that really the vastness of the Soviet Empire was used as a dumping site. It's absolutely different from what Nazis did, for example, in Poland. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Z uwagi na rozległość Imperium Sowieckiego, duża część jego terytorium służyła za wysypisko. Zupełnie inaczej niż w przypadku nazistowskich Niemiec. Niemcy co prawda budowali obozy koncentracyjne poza swoimi granicami, ale Oświęcim leży bardzo blisko Krakowa. Tymczasem najgorsze sowieckie łagry budowano na totalnym pustkowiu. The worst camps of the Soviet Empire really so far away that existentially it's absolutely different situation. Krakow is within the historical. W tym sensie łagry podlegały prawom natury bardziej niż prawom historii. Badając te miejsca, patrzysz na działanie natury, a nie historii. I don't know, the rules of nature more than the rules of history. And therefore you are, when you are exploring them, you are first exploring the forces of nature and the action more than the forces of history.
The very last question I would like to ask you about language. Na koniec chciałam cię zapytać o język. Powiedziałeś przed chwilą, na czym polega bycie pisarzem, że pisanie wiąże się z samotnością i dużym ryzykiem zagubienia się, a nawet zniknięcia w otchłani, jak geolog podczas ekspedycji. Ale teraz chciałam, żebyśmy porozmawiali o języku rosyjskim. Jedno z opowiadań w Tytanie jest poświęcone językowi. Bohater tego opowiadania mówi o sobie, że został zrobiony z języka rosyjskiego. Jestem ciekawa, co to oznacza dla ciebie, bycie dziś rosyjskim pisarzem, pracowanie z rosyjskim językiem, ale też czym ten język jest dla ciebie? I had a huge problem with the language. Pisząc pierwszą powieść, miałem ogromny problem z językiem. Zrobiłem kilka podejść i zrozumiałem, że tradycyjna narracja nie działa. Bo chciałem opisać rzeczy, których nie da się tak naprawdę opisać. Because the material I'm trying to, you cannot even describe it. You can only use sort of flashlight. Można co najwyżej rzucić na nie światło, ale dosłownie na sekundę, bo te rzeczy są tak ulotne, że nie można ich nazwać. Są w procesie znikania lub stawania się. It's something in the process of disappearing or vice versa in the process of becoming. And I felt that I need sort of a non-Russian Russian. Zrozumiałem, że potrzebny mi nie rosyjski rosyjski, inny rosyjski. Rosyjski tak wykręcony, by móc opisać nim rzeczy, które unikają opisu. Somehow twisted to describe the things which are avoiding description. And actually, Oblivion is very much an experiment in writing in Russian, but I would say not in a Russian manner. Granica zapomnienia jest w dużej mierze eksperymentem pisania po rosyjsku, choć zupełnie nie w rosyjskim stylu. Innym przykładem takiego eksperymentu jest książka Marii Stepanowej Pamięć pamięci. Tylko że ona zrobiła to w ramach klasycznej tradycji psychologicznej, a ja poszedłem w czystą metafizykę. As a kid, yes, I was raised in a conflict between the Soviet language. Jako dziecko byłem wychowany w poczuciu konfliktu między językiem sowieckim i tak zwanym klasycznym. Moja babcia nieustannie powtarzała, że mam się oczyszczać, czytając klasyczną rosyjską poezję. Codziennie czytała na głos Puszkina. But now, quite clearly understanding all the limits. Dziś znamy już ułomności klasycznej rosyjskiej literatury i wydaje mi się, że język rosyjski jest swoim własnym więźniem. It's a bit of a prisoner of itself. Nie nadąża za koszmarną rzeczywistością. Ta rzeczywistość jest nie tylko koszmarna, ale również postmodernistyczna. This current reality is in the same moment absolutely terrible and absolutely postmodern, because you cannot say it's the return of Stalinism. It's not. Bo nie wystarczy powiedzieć, że to, co obecnie widzimy, to powrót stalinizmu. Stalinizm był przepełniony patosem. Obecna ekipa też tego próbuje, ale zwyczajnie brakuje jej umiejętności do stworzenia patosu. They are different. Oni są inni, ale jacy? We have very obsolete means to describe what is going on. Problem w tym, że posługujemy się bardzo przestarzałymi terminami, bo nie da się zrobić pełnego opisu w oparciu o wtórne nawiązania. A to właśnie się dzieje. And this is what exactly people are trying to do now with Russia. This is the piece of Stalinism. Tutaj mamy kawałek stalinizmu, tu kawałek faszyzmu. No ale czym to właściwie jest? Code made of pieces, but what this actually is? What's the essence? Czym jest esencja obecnej Rosji? Secondary references. And if somebody, some yet unknown genius, will be able to strike and to write something anew. Jeśli ktoś, jakiś nieznany geniusz, napisze coś nowego, bez tych wszystkich nawiązań, to będzie to nie tylko odrodzenie języka, ale także znak, że mamy przyszłość. This will mean not just the revival of the language, it will mean that there is a future. There is a future, because of course what Putin is trying to do now is trying to reverse the time and to. Bo Putin próbuje teraz odwrócić czas i wysłać Rosję do przeszłości. Język żyje tylko wtedy, kiedy przemawia przez niego prawda. Tylko wtedy ma sens.
Język jest pasją, jest ogniem, który rozpala ludzkie serca. Język czasem potrzebuje proroka. Mogę mieć tylko nadzieję, że się pojawi. The language lives when the truth is spoken on this language or with this language. And if it is used in this way, it matters. So language is the passion. Language is the passion. Language is the fire. Language needs a prophet. Sometimes language needs the person with burning heart. And I think that I only can hope that we are waiting for such a person to appear. Sergei, thank you so much for your time. My pleasure. Książki Siergieja Lebiediewa ukazują się w Polsce nakładem wydawnictwa Claroscuro. Wszystkie je tłumaczy Grzegorz Szymczak. Zaś w roli lektora Siergieja Lebiediewa wystąpił Michał Żakowski, autor audycji Na dachu świata w Radiu 357. A za chwilę wszystko się zmieni, bo kolejna książka osadzona jest w czasach niepohamowanego optymizmu. W Nowym Jorku szalonych lat 20., kiedy wszystko się świeciło i migotało. Hernán Díaz w swojej nagrodzonej Pulitzerem powieści Zaufanie zdrapuje brokat z fasady epoki, która zrodziła amerykański sen i przygląda się mrokom ukrywanym pod spodem. Jestem finansistą, żyjącym w mieście rządzonym przez finansistów. Ojciec mój był finansistą w mieście rządzonym przez przemysłowców. Jego z kolei ojciec był finansistą w mieście rządzonym przez kupców. Wreszcie jego ojciec był finansistą w mieście rządzonym przez ściśle zamknięte kręgi towarzyskie. Bezczynne i pruderyjne, jak to zwykle bywa wśród prowincjonalnej arystokracji. Owe cztery wymienione tu miasta to w istocie jedno i to samo miejsce. Nowy Jork. A choć stanowi ono stolicę przyszłości, mieszkańcy jego są z natury nostalgiczni. Każde kolejne pokolenie ma własne wyobrażenie o dawnym Nowym Jorku i uważa się za jego prawowitego spadkobiercę. Oczywiście w rezultacie dochodzi do stałego wynajdowania przyszłości na nowo. To z kolei oznacza, że nieustannie pojawiają się nowi, starzy Nowojorczycy. Pierwsi potomkowie holenderskich i brytyjskich osadników, którzy uchodzili tu za miejscową szlachtę, nie chcieli mieć nic do czynienia z niemieckim imigrantem, który został najpierw traperem, potem handlarzem skórami, wreszcie magnatem nieruchomości. Dla przewoźnika promowego ze Staten Island, który przerodził się w magnata transportowego i kolejowego, mieli wyłącznie pogardę. Gdy jednak ci kupcy i budowniczy dołączyli do wyższych klas społecznych, sami także natychmiast poczęli spoglądać z góry na nowych przybyszów z Pittsburgha i Cleveland, których fortuny pokryte były sadzą i osadem z ropy naftowej. A że bogactwo tych ostatnich przyćmiewało najśmielsze dotychczasowe wyobrażenia, darzono ich wzgardą i nawet wyzywano od złodziei. Mimo to, gdy z czasem owi przemysłowcy przejęli miasto, sami też dla odmiany zaczęli gardzić bankierami i piętnować ich jako spekulantów czy hazardzistów. Choć przecież to oni kształtowali teraz finansowy pejzaż Ameryki i wprowadzali nową epokę prosperity. Dzisiejszy gentleman to wczorajszy Dorobkiewicz. A przecież za tymi wszystkimi zmiennymi aktorami majaczy jedna niezmienna postać. Finansista. Od samego początku, bez względu na to, co się produkowało i sprzedawało w danym okresie, Nowy Jork istniał dzięki inwestycjom, udzielaniu i zaciąganiu pożyczek i szerzej mówiąc, sprawnemu zarządzaniu kapitałem. I tak jak miasto zmieniało się z pokolenia na pokolenie, tak sens słowa
finansista, również uległ ewolucji. To fragment nagrodzonej w tym roku Pulitzerem powieści Hernanda Diaza pod tytułem Zaufanie. Opowiada historię króla Wall Street, geniusza giełdowego Andrew Bevela i jego żony Mildred. To książka o władzy, którą ma nie tylko pieniądz, ale także słowo pisane. Zapraszam na rozmowę z autorem. My guest is Hernán Díaz, author of the Pulitzer Prize-winning novel Trust. Hello. Hi, Agatha. How are you? I'm perfect. Thank you so much for being here. It's wonderful to have you in Raport o Książkach. Trust is a book about so. Zaufanie to książka, która porusza wiele tematów. Mam nadzieję, że o niektórych z nich uda nam się porozmawiać. Najbardziej oczywistym motywem są pieniądze. To powieść o wielkiej fortunie, zebranej przez nowojorskiego finansistę Andrew Bevela, który w swoich czasach, a mówimy to o latach 20. XX wieku, był najbogatszym człowiekiem w Ameryce, ale pewnie i na całym świecie. A jednak w tej książce luksus, który jest najbardziej oczywistą manifestacją wielkich pieniędzy, jest właściwie niewidoczne. No więc, chociaż książka opowiada o pieniądzach, to nie ma w niej tradycyjnego dla kultury i literatury opisu pieniędzy. Dlaczego postanowiłeś opisać pieniądze w sposób tak niewidoczny, dyskretny? A może istnieje jakieś lepsze słowo? I don't know, maybe there's a better word to describe it. To me the tricky thing about writing about wealth and falling into the luxury trap is that it's almost impossible not to become enamored with that opulence. W pisaniu o wielkim bogactwie, o tym jak wpada się w sidła luksusu, kryje się pułapka. Jest bowiem prawie niemożliwe, żeby w tym przepychu nie zakochać się, by nie ulec jego ostentacyjnemu czarowi. Jest wiele książek, w tym kilka, które naprawdę lubię, których autorzy w założeniu przyjęli krytyczną perspektywę, a i tak wpadli w tę pułapkę. Dali się zahipnotyzować, olśnić rzeczy, którą chcieli potępić. Beguiled and mesmerized and transported by the very thing they were trying to denounce in the first place. So it also felt to me that having all these shiny objects in the book was an obvious way to try to bribe the reader into. Umieszczenie w książce błyskotek czy kosztowności byłoby rodzajem łapówki wręczonej czytelnikowi, po to by uwierzył, jak potężny jest świat wielkich pieniędzy. Znacznie bardziej interesujące wydało mi się przedstawienie niewyobrażalnego bogactwa bez takich ułatwień, bez tych wszystkich rzeczy, których każdy się spodziewa. Limuzyn, imprez, drogich ubrań, mebli, posiadłości, jachtów itd. The clothing, the furniture, the mansions, the yachts, and so on and so forth. All of that to me was boring and kind of gross. Mnie to wszystko wydaje się nudne i nieco obleśne. Nie interesuje mnie estetycznie. Zamiast tego chciałem uchwycić ten specyficzny szmer, wibrację bogactwa. Tego szukałem, a nie brokatu, blichtru czy błyskotek. I was going for that more than for the glitter and glitz and bling. To może fragment Zaufania, który dobrze oddaje to, w jaki sposób Hernán Díaz opisuje, czym są pieniądze dla głównego bohatera, który w pierwszym rozdziale nazywa się Benjamin, a nie Andrew. Dlaczego? Nie powiem Państwu, bo to byłby niewybaczalny spoiler. A fragment ten brzmi tak. Gdyby ktoś go zapytał, Benjamin zapewne nie potrafiłby wytłumaczyć, co dokładnie pociąga go w świecie finansjery. Owszem, chodziło o jego złożoność, lecz także o to, że kapitał jawił mu się jako żyjący, a mimo to aseptyczny byt. Poruszał się, jadł, rósł, mnożył, zapadał na choroby, a czasem nawet umierał. Był jednakże czysty.
Z biegiem czasu wszystko to nabierało dla Benjamina coraz większej klarowności. Im większa dana operacja, tym większy dystans dzielił go od jej konkretnych detali. Nie było potrzeby, żeby osobiście dotykał choć jednego banknotu lub wchodził w jakiekolwiek relacje z rzeczami czy osobami, których dotyczyła transakcja. On musiał jedynie myśleć, mówić i z rzadka pisać. Wtedy zaś owo żyjące stworzenie szło w ruch i zaczynało kreślić przepiękne wzory, przemieszczając się w sferę narastającej abstrakcji, a czasem nawet podążało za własnymi apetytami, których Benjamin nigdy nie byłby w stanie przewidzieć. To zaś przyczyniało się do zwiększania jego przyjemności. Ów fakt, że stworzenie usiłowało kierować się własną wolą. Benjamin podziwiał je i rozumiał. Nawet gdy sprawiało mu zawód. The historical background that you chose for your novel is 1920s in United States. Jako tło historyczne do opowiedzenia tej historii wybrałeś lata 20. w Stanach Zjednoczonych. Epokę przez jednych nazywano najpiękniejszą, przez innych mityczną. Z całą pewnością to okres robienia ogromnych fortun. Wtedy zrodziło się wielkie amerykańskie marzenie, którego podstawą były wielkie pieniądze. Zastanawiam się, na ile twoja książka nie jest próbą dekonstrukcji tego amerykańskiego mitu. Deconstruct that American myth. Yeah, let's pause for a second in what you said about the 1920s being the most beautiful period in America. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co powiedziałaś o latach 20. jako najpiękniejszej epoce w Stanach Zjednoczonych. To być może kwestia smaku i upodobań. Jeśli o mnie chodzi, to kocham sztukę, architekturę i muzykę tamtego okresu, ale powinniśmy pamiętać o czymś, co kryje się pod estetycznym pięknem tej epoki. We should also remember, and this is what is hidden underneath this, to use your word, beauty of this decade, that this particular period was a time when the hyper conservative racist, exceptionalist agenda in the United States was really consolidated. To był bowiem czas, gdy umacniała się hiperkonserwatywna, rasistowska, wykluczająca agenda polityczna Stanów Zjednoczonych. Konsolidowały ją 3-4 kolejne administracje. Dla mnie to prezydentury Warrena Hardinga, Calvina Coolidge'a i Herberta Hoovera. Wszyscy trzej byli republikanami. Ale do tej listy można również dodać prezydenturę Woodrowa Wilsona, który był demokratą, ale w tamtym czasie to słowo oznaczało co innego niż dziś. You should also remember in Europe, you know, socialism and communism. To był czas, kiedy w Europie rósł w siłę socjalizm i komunizm. Reakcja Stanów Zjednoczonych na to, co działo się na starym kontynencie, była gwałtowna. Reaction in the United States was fierce. If we ever could think of this kind of showy spectacle of culture as a facade to cover up. Myślę, że lata 20. w Stanach Zjednoczonych to idealny przykład epoki, w której spektakularna widowiskowość kultury była fasadą. Ona miała przysłaniać kryjące się za nią ciemne siły polityczne. Jeśli zapytasz kogoś o lata 20. tutaj w Nowym Jorku, każdy odpowie ci bez chwili namysłu. Jazz, imprezy, Scott Fitzgerald, Hemingway, całe to szaleństwo. Ale te mroczne elementy, o których wspomniałem wcześniej, istniały równolegle i były bardzo realne, jak choćby przeraźliwie głębokie nierówności społeczne. Nie wiedziałem tego, kiedy zaczynałem pisać książkę. Zrozumiałem tę historię dopiero w trakcie pracy nad powieścią.
W tym sensie to niezwykłe, jak bardzo lata XX wieku przypominają lata XXI wieku. To nie był zamierzony efekt, nie chciałem pisać powieści alegorycznej, ale tak wyszło, wbrew moim intencjom. Wspomniałeś Scotta Fitzgeralda. Pewnie nie tylko ja miałam skojarzenia z Wielkim Gatsbym, kiedy czytałam Zaufanie, ale w sensie negatywnym. To znaczy twój bohater, Andrew Bevel, jest przeciwieństwem Gatsby'ego. Gatsby utożsamiał nadmiar, Bevel minimalizm, a jednak coś ich łączy. Obaj są bardzo samotni. And that is loneliness. I've read The Great Gatsby several times. I can't say it's a book for me. I've never been able to connect with it. Czytałem Wielkiego Gatsby'ego kilka razy. Nie mogę jednak powiedzieć, że to książka dla mnie. Nigdy nie byłem w stanie z nią się utożsamić. Nawet kiedy miałem 20 lat i to był czas, kiedy po raz pierwszy czyta się takie książki. Oczywiście przeczytałem ją ponownie, gdy zacząłem pracować nad Zaufaniem, właśnie po to, by być z nią w dialogu. And going back to what we were discussing at the beginning, I think Gatsby is a really good example of a book that ends up really besotted. And in awe of the thing that it was supposed to be critiquing. Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, myślę, że Wielki Gatsby jest doskonałym przykładem książki, która wpadła w sidła zauroczenia przepychem i bogactwem, choć w założeniu miała je krytykować. Fitzgeralda nie interesowało, skąd biorą się pieniądze. Czytelnik nie wie, skąd się wzięła fortuna Gatsby'ego. To pytanie w ogóle nie pojawia się w fabule. Ważniejsza jest historia miłosna. Wiem, że życie i sztuka to dwie różne przestrzenie, ale trudno mi oddzielić powieści Fitzgeralda od tego, co ich autor zrobił swojej żonie Zeldzie. Ta ich historia małżeńska wybrzmiewa zresztą w mojej książce. Jeśli więc Wielki Gatsby czegoś mnie nauczył, to jedynie tego, czego robić nie należy. I don't know. If anything, it was an example to me of what not to do. I would like to talk a bit more about loneliness, if you don't mind. I was wondering while reading your book. Chciałam, żebyśmy wrócili do problemu samotności. Zastanawiałam się, czytając twoją książkę, nad relacją między samotnością a indywidualizmem. Indywidualizmem, który jest tak mocno wpisany w amerykańską kulturę, a także w kulturę kapitalizmu. Nie wiem, czy kapitalizm mógłby w ogóle zaistnieć bez silnej kultury indywidualizmu. Jak już wspomniałam, główny bohater Zaufania, Andrew Bevel, jest samotnikiem. Najchętniej siedziałby sam w domu. Jest też indywidualistą. Wyłamuje się z roli, której się od niego oczekuje. Ale jest jeszcze trzeci termin, który wiąże się zarówno z samotnością, jak i indywidualizmem, a mianowicie prywatność. Wszystkie te trzy zagadnienia, samotność, indywidualizm i prywatność, mocno wybrzmiewają w twojej powieści. Jak je ze sobą łączysz? Conceptual triangle. Solitude is a very important thing for me in my work, and I don't fully understand why, but there it is. And samotność jest dla mnie bardzo ważna w trakcie pracy. Sam do końca nie rozumiem dlaczego, ale tak po prostu jest. Może dlatego, że literatura to takie samotnicze zajęcie. It's bizarre because it's very lonely. Reading and writing are lonely activities, but at the same time you're in communion. Dziwne, bo z jednej strony zarówno pisanie, jak i czytanie są czynnościami samotniczymi, z drugiej zaś zarówno jako pisarz, jak i czytelnik jesteś częścią wspólnoty. Jako pisarz jesteś częścią wspólnoty przyszłych czytelników. Jako czytelnik jesteś blisko człowieka, który napisał książkę. Literatura kryje w sobie rodzaj skomplikowanej samotności, która bardzo mnie pociąga. I think you're right in saying that individualism is tightly
linked to capitalism for sure. It's masz rację, mówiąc, że indywidualizm jest mocno związany z kapitalizmem. Istnieje mit, według którego dzięki ciężkiej pracy, pomysłowości i wytrzymałości możesz przezwyciężyć każdą przeszkodę i zostać kim tylko chcesz. And be whatever you want to be. It's this idea of agency and willpower on steroids, you know. Nazywam to sprawczością, czyli siłą woli na sterydach. To jest szaleńcza koncepcja. Bo możesz mieć największą na świecie siłę woli, ale jeśli od małego nie mieszkasz w normalnym miejscu, nie masz pieniędzy na jedzenie, na edukację, to prawdopodobnie nie będziesz miał równych szans z kimś, kto ma pieniądze. To chyba dość oczywiste. And this is why also in my novel it was very important to me that this very wealthy man already had money. He comes from this world of privilege. Dlatego też bardzo ważne było dla mnie, aby mój główny bohater, ten niezwykle bogaty człowiek, miał pieniądze w momencie, kiedy się urodził. On pochodzi z uprzywilejowanego świata. Tylko że polityka neoliberalna na całym świecie zakłada minimalną rolę państwa i swobodną interakcję sił rynkowych, wzajemną zależność jednostek na rynku. Free interplay of individuals in the marketplace. So there is always this idea that the individual should be above the collective, be it in the form of institutions, laws, regulation, you name it. To jednostka powinna się wzbić ponad przeciętność, jednostka powinna być ponad kolektywem w formie instytucji, praw czy regulacji. To dla mnie ważny temat. Pracuję zresztą obecnie nad esejem o indywidualizmie w Stanach Zjednoczonych. In the literary tradition too, you know, think of, I don't know, the cowboy. I've written a western before this, so this is something also that I've been thinking about. Indywidualizm to motyw mocno zaznaczony w amerykańskiej literaturze. Weźmy figurę kowboja. Zresztą, zanim powstało Zaufanie, napisałem western pod tytułem W oddali. Także od dawna o tym rozmyślam. Zapytałaś jeszcze o prywatność, która jest trzecim bokiem tego pojęciowego trójkąta. Prywatność to ciekawy termin, bo łączy się z własnością prywatną. Privacy might be the point in which solitude and loneliness and capital intersect. Prywatność to zatem takie miejsce, w którym samotność i kapitał się ze sobą krzyżują. Nowoczesne społeczeństwo narodziło się wraz z pojawieniem się własności prywatnej i nie może bez niej istnieć. Tę myśl znajdziemy u Thomasa Hobbesa i wielu innych politycznych filozofów. Słabe to, ale prawdziwe, czy nam się to podoba, czy nie. It's a bummer, but I think it's true, whether we like it or not. Yeah, sometimes this idea of solitude that samotność rozumiana w znaczeniu metafizycznym, koncepcja, która zakłada przestrzeń na autorefleksję, kartezjańską introspekcję, materializuje się. That becomes materialized, and I use the word very purposefully, becomes materialized. I tu bardzo świadomie używam tego słowa. Materializuje się. A zatem samotność materializuje się w prywatności, a prywatność domaga się własności prywatnej. Dla wielu ludzi to luksus, tak więc bieda pozbawia prawa do prywatności. Tematem twojej książki są nie tylko pieniądze. Pieniądze są jedynie najbardziej oczywistym motywem. W moim odczuciu Zaufanie to powieść o władzy, jaka kryje się w słowie pisanym. Jednym z najbardziej filozoficznych pytań, które zadajesz w swojej książce, brzmi: co oznacza spisanie czyjegoś życia? Jaka władza się z tym wiąże? Czy w tym akcie kryje się nadużycie, a może nawet przemoc? Nie chcę tutaj za dużo mówić, bo jedną z najpiękniejszych rzeczy w twojej książce jest to, jak czytelnik odkrywa tę szkatułkową historię, jak staje się niemal detektywem. Ale z pewnością to pytanie, co kryje się w akcie spisywania czyjegoś życia, jest jednym z najważniejszych, które pada w twojej książce. I think as I was thinking about this book and writing it, I also thought about the notion of
identity and subjectivity and how it's tied into language. Pisząc tę książkę, dużo rozmyślałem o pojęciu tożsamości i podmiotowości i to, jak te pojęcia są powiązane z językiem. Doszedłem do wniosku, że najbliższa prawdy odpowiedź na pytanie, kim jesteś, brzmi: jestem zbiorem różnych historii. I feel comfortable saying that I am a collection of stories. The stories that I tell about myself, the stories that others tell about me. Historii, które opowiadam sam o sobie, a także historii, które opowiadają o mnie inni. Nie wszystkie są prawdziwe. And not all of these stories are true, of course. Not even the ones I tell about myself are true. Nawet te, które opowiadamy sami o sobie, bywają fałszywe, bo przecież chcemy postrzegać samych siebie w określony sposób. Tak pojawia się pojęcie fikcji i fantazji. This brings in, of course, the notion of fiction and make believe and verisimilitude, and so obviously fiction plays an integral part in how we understand ourselves. Bez wątpienia fikcja stanowi integralną część naszego rozumienia samych siebie. Fikcja jest też częścią tego, w jaki sposób pojmujemy świat. To połączenie między opowiadaniem historii a tożsamością jest niezwykle ważne. How we grasp and apprehend the world. So yes, this conflation between storytelling and identity or a life, as you said, is very important. But I was also in the book really invested in the different technologies of writing. Tematem zaufania są też różne techniki pisania. Pierwszy rozdział powieści to książka w książce. Czytelnik ma więc w ręku przedmiot ukryty w przedmiocie. This object inside the object that then appears later in the book as a prop as well. So that is the first thing, but then we also have a secretary. W innym rozdziale pojawia się postać sekretarki, która notuje książkę dyktowaną jej przez głównego bohatera. Someone who takes dictation has a stenographic. Najpierw przy pomocy ołówka i notatnika, wykorzystując metodę zapisu stenograficznego, potem tak sporządzone notatki przepisuje za pomocą maszyny do pisania. Ojciec tej kobiety jest zecerem, czyli kimś, kto ręcznie przygotowuje tekst do druku. And lastly, of course, we find the journal of Mildred Bevel and this journal again. Kolejny rozdział to odnaleziony pamiętnik Mildred Bevel, żony Andrew. W tym wypadku odręczny charakter pisma sprawia, że tekst jest trudny do rozczytania. To wszystko przykłady namacalności czy też materialnego wymiaru słowa pisanego. Libraries play an enormous role throughout the book. Także biblioteki i archiwa odgrywają w mojej powieści ważną rolę. Słowo pisane to bez wątpienia jeden z głównych bohaterów zaufania. Word is one of the great protagonists here, and I was very interested in this idea of recording a life and what that means and why. Fascynuje mnie koncepcja zapisu czyjegoś życia i co to w istocie oznacza. Dlaczego w niektóre zapisy wierzymy bardziej niż w inne? Na przykład, jeśli mamy historyczny dokument napisany przez prominentnego, lecz odrażającego białego mężczyznę, jesteśmy skłonni przyznać mu duży stopień ważności. We're more predisposed to think that this has a certain degree of importance. But likewise, if we're reading a personal diary written by. A kiedy czytamy osobisty pamiętnik, wierzymy, że jest w nim prawda o człowieku, który go pisał. To think that because this is a personal diary, it's closer to the truth of who that person was. So this leads to the conclusion that genre. Te rozmyślania skłoniły mnie do konkluzji, że gatunek literacki bardzo istotnie wpływa na to, w które historie stanowiące o nas samych, o innych ludziach i o świecie, w którym żyjemy, jesteśmy skłonni uwierzyć. Zależało mi na tym, by zbadać naturę naszych uprzedzeń i założeń, którym ulegamy, czytając różne gatunki literackie. Starałem się też zachęcić czytelników do zadania sobie pytania, dlaczego jedne głosy darzą większym zaufaniem, a inne znacznie mniejszym. We go into each one of these genres, each one of these texts, and invite readers to interrogate themselves as to why they
sorry, trust certain voices more than others. Yeah, exactly. I mean, which of four different narrators of trust? No tak, któremu z czterech narratorów tej samej historii chcemy zaufać? Co ciekawe, każdy z tych czterech narratorów posługuje się zupełnie innym językiem. Dlatego też każdy z czterech rozdziałów twojej książki jest inaczej napisany. Mówisz, że zaufanie to próba zrozumienia, czym jest zapis czyjegoś życia. Ja miałam wrażenie, że to także opowieść o tym, jak zapisując czyjeś życie, tak naprawdę je przejmujemy. Słowo pisane ma w sobie potencjał nadużycia, wręcz przemocy. Wspomniałeś Mildred Bevel, żonę tego nieziemsko bogatego finansisty Andrew Bevela. To ona stanowi największą zagadkę powieści, bo jej głos jest zagłuszany przez mężczyzn, którzy chcą przejąć historię jej życia. Ale chyba najbardziej zaskakujący jest rozdział będący jej pamiętnikiem, bo nie miałam takiego poczucia, że w tej jej niezwykle osobistej relacji była zapisana cała prawda o tym, kim była. To jedynie prawda o niej w danym, bardzo specyficznym momencie jej życia. I nie powiem nic więcej, żeby nie było spoilerów. To niemniej bardzo poruszająca część książki. Myślę, że nadal bardzo aktualna, bo to przecież historia wielu kobiet, których historię opowiadają mężczyźni. Obviously, it's a very moving part of your book. And I think it's very valid today because it's a story of so many women whose life story is told by men. I hope it's clear that the novel is not that invested in presenting an ultimate truth. Mam nadzieję, że to jasne, że moja powieść nie próbuje wskazać, gdzie leży prawda ostateczna. Stara się raczej powiedzieć, że prawda jest z natury fragmentaryczna, jest częściowa. Bardzo często zależy od punktu widzenia, może być zmienna. Depends on point of view. It can be mutable. And I think also it is ultimately unattainable. I myślę, że ostatecznie jest nieosiągalna. Ale nie mówię tego w cynicznym, sceptycznym sensie, że skoro prawda jest nieosiągalna, to lepiej się spakujmy i ogłośmy kapitulację. Nie. Dostrzegam piękno w tym, jak walczymy o prawdę. Przegrywamy, a potem podejmujemy kolejną próbę. Na tym polega historia człowieczeństwa, historia nauki, historia filozofii i z pewnością historia sztuki. This is the history of humankind. This is the history of science. This is the history of philosophy. Chodzi o to, by z całych sił dążyć do realizacji tego zadania, wiedząc równocześnie, że cel jest niemożliwy do osiągnięcia, choć uparcie się tego od nas domaga. Engaged in this impossible task, knowing it is impossible, but insisting. Zaufanie Hernana Diaza ukazało się nakładem wydawnictwa WAB w przekładzie Agnieszki Walunik. A teraz czas na słowo, które nigdy nie traci swojego sensu. Dziękuję. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko,
KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl. Kameralna księgarnia z e-bookami. Budros. Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Dom pod niebem. Polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides. Plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych. mrguides.pl. Tixto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Szymborska, Zachwyt i rozpacz. To nowa płyta z muzycznymi aranżacjami poezji Wisławy Szymborskiej autorstwa Zuzanny Osowskiej, która występuje pod artystycznym pseudonimem Osso. Zuzanna jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałam Cię zapytać, jak ta płyta powstawała, a konkretnie o kolejność. Co było pierwsze, muzyka czy poezja? To znaczy, czy najpierw szukałaś wierszy, i to do nich dopasowywałaś muzykę, którą musiałaś dopiero później wymyślić, czy na odwrót, czy szukałaś takich wierszy, które już grały ci z tym, co było w głowie? To był długi proces i chyba nie było jednej kolejności. Na pewno poezja była w tym sensie pierwsza, że ona była gotowa i właściwie musiałam się do niej dopasować. Tu nie było dużego pola manewru, ale
faktycznie chyba przez rok czytałam poezję Szymborskiej, starając się wybrać te teksty, które z mojej perspektywy miały muzyczny potencjał, tak bym to nazwała. Czyli na przykład była tam ciekawa instrumentacja głoskowa, czyli nagromadzenie jakichś spółgłosek, albo wersyfikacja, która od razu przywodziła mi na myśl konkretne rozwiązania muzyczne. Więc w tym sensie pracowałam na tekstach, ale mam też swoją estetykę muzyczną i chciałam, żeby ta płyta jednak była w niej utrzymana i żeby to słowo nie pochłonęło całkowicie dźwięków. Więc pracowałam dwuetapowo i powiedziałabym, że tak symultanicznie, trochę na dźwiękach, trochę na słowie. Mm-hmm. Ja powiedziałam na wstępie, że Szymborska Zachwyt i Rozpacz to jest płyta z muzycznymi aranżacjami poezji Wisławy Szymborskiej, ale zastanawiam się, jak ty traktujesz te wiersze, to znaczy, czy to są rzeczywiście muzyczne aranżacje, czy to są jednak interpretacje poezji Wisławy Szymborskiej wzmocnione muzycznie? To ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że pewnie słuchacze będą wiedzieli lepiej w jakimś sensie, bo nie jestem aktorką i nigdy nie interpretowałam tekstów w sposób sceniczny. Jednak zajmuję się muzyką i w tym sensie nie myślałam o tych tekstach jako o jakimś nowym odczytaniu. Ale na pewno muzyka to spowodowała, bo docierają do mnie takie sygnały. To znaczy odbiór tych tekstów w muzycznej formie jest zupełnie inny. Mhm. Chciał, nie chciał, trochę ta muzyka odbiera słowu niezależność, po prostu przyginając je do tej formy, ale z drugiej strony bardzo zależało mi na tym, żeby jednak z dużym szacunkiem do słowa traktować tę poezję i nigdy nie próbować zrobić z tego, o czym one są, jakiejś zupełnie innej opowieści. Czy były jakieś wiersze, z których musiałaś zrezygnować, mimo że są dla ciebie ważne, mimo że bliskie, noszone gdzieś w sercu od zawsze, dlatego że nie chciały zabrzmieć? Tak, zdecydowanie był cały pakiet tekstów, które zupełnie nie chciały się wpasować w pewnego rodzaju muzyczną wizję. Czasem ze względu na wersyfikację, różnice między wersami były tak wielkie, że trudno było to przełożyć na jakąś bardziej piosenkową formę. Czasem być może mój pomysł muzyczny na dany tekst się nie sprawdził. Tak było chociażby z wierszem Wszystko, który jest bardzo krótki. I mam taką wersję demo, może kiedyś odważę się ją pokazać, ale dużo czasu będzie musiało upłynąć, który jest właściwie głównie recytacją połączoną z jakimś bardzo dziwnym brzmieniowym tłem. Ostatecznie ta piosenka nie znalazła się na płycie, bo uznałam, że to nie jest ten typ podejścia do tekstu, jaki chciałabym zaprezentować. No właśnie, powiedzmy o wyborze tych wierszy, które znalazły się na płycie. W kolejności to jest tak. Po nie w czasie, woda, nic darowane, wielkie szczęście, niebo, urodziny, notatka, zdumienie. Wisława Szymborska jest taką poetką, która, można powiedzieć, że została mocno wyeksploatowana przez polskich muzyków, ale ty nie poszłaś tym tropem. Wierszy, które zostały już wcześniej zaśpiewane, już wcześniej zagrane. To był świadomy wybór, żeby się odciąć od tej tradycji śpiewania Szymborskiej? Z jednej strony faktycznie nie chciałam ruszać tych tekstów, które w zasadzie już mają swoją kanoniczną interpretację. I wydawało mi się, że być może ja nie mam zbyt wiele do powiedzenia również o tym temacie, który w tych tekstach się pojawia. Nie chciałam śpiewać o miłości, więc na wstępie zrezygnowałam z tych tekstów, które opowiadają o jakichś relacjach między ludźmi i wybrałam te, które wydawały mi się tą Szymborską nieodkrytą. To znaczy Szymborska często jest przedstawiana jako taka ciepła, starsza pani, która robiła wyklejanki i właściwie potrafiła cieszyć się wszystkim. A jednak w jednym z wierszy napisała: moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz. I jak gdzieś tę podskórną rozpacz, która jest wyczuwalna w jej wierszach bardzo mocno, jakiś egzystencjalny, może miejscami neurotyczny nawet, stosunek do rzeczywistości, dla mnie jest w niej obecny. I chciałam poszukać tych tekstów, które opowiedzą o tym świecie, jaki ona postrzegała i który również bliski jest mojemu sposobowi patrzenia na świat. Co praca, muzyczna praca nad poezją Wisławy Szymborskiej wniosła w twoje rozumienie jej twórczości? Bo domyślam się, że skoro sięgnęłaś po repertuar Wisławy Szymborskiej, to z pewnością te wiersze są ci bliskie, były ci bliskie od dawna. Ale tak sobie myślę, że kiedy to słowo układa się, czy też inaczej wkłada się w muzykę, to widzi się je pewnie w innych przestrzeniach, rozciąga się je, przestawia. Czy to było dla ciebie jakieś nowe czytanie tej poezji? Zdecydowanie było.
Nie wiem, jak było z tobą, ale mam wrażenie, że poezję tych wielkich polskich poetów i poetek wykłada się w szkole jak taki tradycyjny tom rzeczy, do których właściwie nikt nie chce sięgać. Z jedną narzuconą interpretacją i trudno tam znaleźć coś dla siebie albo odzwierciedlenie jakichś problemów bliskich każdej osobie. I wydaje mi się, że odzyskałam Szymborską intymną, prywatną, moją, taką, w której odnajduję człowieka z rozterkami, kogoś, kto mimo wielkiego nazwiska, które zresztą wcale nie było dla niej jakiegoś bardzo wygodne i ona nigdy nie pragnęła tego typu rozpoznawalności, jaka ją spotkała. Odnalazłam właśnie tę osobę i kogoś, kto pod ciepłym, białym, rozciągniętym swetrem i wyklejankami z kotem był jednak kimś, kto bardzo głęboko przeżywał rzeczywistość i szukał dla siebie tych małych momentów zachwytu w codzienności, mimo jakiejś wielkiej rzeki rozpaczy pod spodem. A Szymborską łatwo się śpiewa i gra? Wspomniałyśmy już o tej tradycji w historii polskiej piosenki, tradycji, w której bardzo obecna jest Wisława Szymborska. No nie wiem, oczywiście ma nam i tak. Nic dwa razy, chociaż tę piosenkę po raz pierwszy w 65 roku w Sopocie zaśpiewała Łucja Prus, ale jest też Hanna Banaszak, jest Stanisław Sojka, Skaldowie. Wiele nowych interpretacji, które też pojawiło się w tym roku, w tym mijającym roku Wisławy Szymborskiej. To wynika z tego, że ta poezja rzeczywiście ma potencjał muzyczny? Czy po prostu Szymborska jest wspaniała i każdy chciałby mieć ją w swoim repertuarze? Odpowiem za siebie, bo nie wiem, jak inni patrzą na te teksty. Dla mnie nie była to łatwa rzecz do śpiewania. Ja też celowo wybrałam teksty, które się nie rymują. To są wiersze białe, więc one nie poddają się tak łatwo materii piosenkowej jak wszystko to, co jednak przypomina tekst pisany specjalnie pod muzykę. Więc z mojej perspektywy praca z poezją wcale nie jest prosta i przypomina trochę pracę z prozą. Być może dlatego jakoś w miarę chętnie potrafiłam usiąść i szukać w takich tekstach, które na pierwszy rzut oka wcale nie przypominają tekstu piosenki, czegoś, co da się zaśpiewać w sposób przyjemny dla ucha. Bo jestem człowiekiem prozy. Po prostu przez lata byłam zakochana w najgrubszych tomach, w powieściach Prusta, Mana i to jest moja literatura. W związku z tym ta poezja i lapidarna forma i umiejętność zamknięcia w 3-4 słowach bardzo dużej porcji sensu też była dla mnie pewnego rodzaju odkryciem i myślę, że pisanie piosenek zawodowo, bo tym się też zajmuję, nauczyło mnie, że być może esencja da się zamknąć też w krótkiej formie. I w tym sensie praca z poezją była dla mnie czymś zupełnie nowym. I uważam, że to jest pewna, powiedziałabym, jej zaleta, jeśli chodzi o łączenie jej z muzyką. Że ona rzeczywiście w krótkiej formie potrafi opowiedzieć bardzo precyzyjnie o danej emocji, nazwać ją metaforycznie albo prostymi słowami, jak robi to Szymborska, a jednocześnie wywołać tak wiele w odbiorcy, że właściwie nie są potrzebne już dodatkowe środki. Proza tego moim zdaniem aż tak mocno nie potrafi. Mhm. Część piosenek z tej płyty zostało nagranych w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, akustycznie, bardziej intymnie. Jakie to było doświadczenie i dlaczego zdecydowałaś się na to, żeby, zdaje się, 3 piosenki, tak? Tak. Żeby 3 piosenki oddzielnie zaśpiewać w zupełnie innej przestrzeni, również brzmieniowej. Myślę o sztuce interdyscyplinarnie, to znaczy, kiedy zabieram się za cokolwiek, co można gdzieś wrzucić do tego pudełka, interesuje mnie połączenie dźwięku, obrazu, melodii, słowa, wszystkie te elementy, które składają się na całościowy odbiór. I pomyślałam sobie, że skoro zajmuję się tą poezją, czytam o Szymborskiej, czytam tę poezję, wsiąkam w nią tak mocno, chciałabym sprawdzić, jak to jest być w przestrzeni, gdzie te wiersze powstawały. Bo znów myślimy o odczytach, o wielkich interpretacjach, o wielkich scenach, a przecież te teksty powstawały przy małym biurku, w małym krakowskim mieszkaniu z całkiem zwyczajnym widokiem. I w jakimś sensie było to dla mnie też przełomowe spotkanie właśnie w tym domu z jakimś, nazwijmy to, duchem tej osoby, bo wystrój wnętrza jest w dużej mierze zachowany, taki jaki był, kiedy Wisława Szymborska tam mieszkała. Bo zrozumiałam, że na tym właśnie polega wielkość osoby jej pokroju. Że ktoś mieszka w bardzo prostych warunkach, jest zwyczajnym człowiekiem w tym sensie, że nie kreuje jakiejś dodatkowej persony i nie próbuje być kimś poza sobą. I z tego, co otacza, robi coś wielkiego. I pomyślałam sobie,
No, bardziej inspirującego miejsca pewnie już nie znajdę. Energia była? Tak, była zdecydowanie. I też uważam, że jest to wielki zaszczyt i naprawdę dziękuję Fundacji Wisławy Szymborskiej za tę możliwość, bo nie jest to mieszkanie, do którego każdy może wejść z ulicy. Więc tym bardziej przekręcenie klucza w tym zamku było zupełnie wyjątkowym doświadczeniem. Zresztą jedna z piosenek, które właśnie były nagrywane w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, Niebo, doczekała się również teledysku. Zachęcam Państwa do zobaczenia tego obrazu i muzyki oczywiście. Dużo powiedziałyśmy o słowie, to może powiedzmy więcej o muzyce, bo to nie jest płyta, gdzie słowo jest, mam wrażenie przynajmniej takie, gdzie słowo jest na pierwszym miejscu. Mam wrażenie, że to jest jednak symbioza. Muzyka jest wielowarstwowa, pejzażowa i producentem płyty, tutaj powiedzmy od razu, jest nasz wspólny znajomy Chris Wawrzak, który na co dzień dla nas, dla raportu o stanie świata, jest realizatorem naszego podcastu. Powiedz, jak ta współpraca wyglądała i jak właśnie ta muzyczna przestrzeń się tworzyła płyty. Jestem przekonana, że tylko w jakiejś przestrzeni między ludźmi dzieją się rzeczy najlepsze. Oczywiście można zrobić wiele rzeczy samodzielnie i zwykle zaczynam tak pracę nad jakimkolwiek materiałem, ale udało mi się w życiu zebrać grupę ludzi, z którymi czuję się i psychicznie, i w przestrzeni tworzenia na tyle komfortowo, że właściwie z czym do nich nie przyjdę, to wiem, że będziemy sobie czytać w myślach. Jest to bardzo przyjemne uczucie. Oczywiście ze zdrową dozą krytycyzmu, bo ten jest zawsze wskazany w takich sytuacjach. I Chris jest jedną z takich osób. Jest to mój absolutny muzyczny i nie tylko przyjaciel. I pracowaliśmy nad materiałem w takim trójkącie, powiedziałabym, bo Rafał Olewnicki, perkusista, z którym gram na co dzień w tym swoim składzie Osso i też z którym współpracowałam kilkukrotnie wcześniej, robił ze mną muzykę, to znaczy siadaliśmy sobie z wierszami, z liniami melodycznymi, które przynosiłam i wymyślaliśmy całe formy. A potem przychodziłam do Chrisa z nagranymi instrumentami i z całym pakietem różnych dziwności i pracowaliśmy na tym. Układaliśmy to w całość. Chris ma niezwykłą zdolność do zamieniania wszystkiego, czego się dotknie, w złoto i uwielbiam nagrywać z nim wokale, bo stwarza tak komfortową przestrzeń, że nawet mimo właśnie tego jednak dosyć deprymującego poczucia, że hej, właśnie śpiewasz Szymborską, to jest naprawdę duże nazwisko, miałam poczucie, że śpiewam po prostu swoje teksty. I ten komfort, który Chris daje, to jest coś nieocenionego. Twój ulubiony wiersz Szymborskiej? Ach, to takie trudne, jak z ulubioną płytą. Nie wiem, czy mam jeden. Być może Niebo, od którego zaczyna się wszystko, jest bardzo mi bliski, bo też widzę dookoła siebie masę złych rzeczy, ale jakoś mój mózg stara się przymykać na to oko i jednak cieszyć się z filiżanki kawy albo dobrej herbaty. I w taki sposób myślę, że układam sobie każdą chwilę. Z filiżanki herbaty albo kawy, no i z muzyki oczywiście trzeba się cieszyć, z poezji, z literatury. Do tego zachęcamy Państwa cały czas w raporcie o książkach. Szymborska, zachwyt i rozpacz, nowa płyta, wydana 8 grudnia, więc rzeczywiście ciepła jeszcze. Płyta z aranżacjami muzycznymi poezji Wisławy Szymborskiej autorstwa Zuzanny Osowskiej. Bardzo zachęcam Państwa do słuchania tych piosenek i tej poezji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w grudniowym odcinku raportu o książkach. Audycję realizował Chris Wawrzak, a ja nazywam się Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.